W urokliwej scenerii miejscowości Lorgues miała miejsce wyjątkowa inauguracja pierwszej edycji Festiwalu Filmu Polskiego w Prowansji. To niezwykłe wydarzenie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sur un Air de Pologne pod przewodnictwem pani Anny Wozniak, wspierane przez konsulat generalny RP w Leonie, stanowiło jedyny w swoim rodzaju hołd dla polskiej kinematografii. No ten pomysł na festiwal to, żeby po prostu ludzie, a przeważnie Francuzi, więc poznali lepiej Polskę. To jest mój cel od wielu, wielu lat, ponieważ to stowarzyszenie moje więc powstało 50 lat temu. I to ja stworzyłam właśnie to stowarzyszenie. I to zawsze był mój taki główny cel, ażeby więc Francuzi poznali tą Polskę, ten kraj, z którego pochodzę, osoby, które są z pochodzenia polskiego, ale którzy więc troszeczkę zapominają o tych polskich korzeniach, żeby po prostu więc przybliżyć ich do tych właśnie polskich korzeni. A jest też inny cel, to ci, którzy są naprawdę Polakami, którzy się urodzili na polskiej ziemi i którzy są tutaj na francuskiej ziemi, żeby też nie zapomnieli, że gdzieś tam niedaleko teraz, bo to w teraźniejszym czasie to niedaleko, jest jednak ta Polska, która na nich czeka i o której nie można zapomnieć. Ale wydaje mi się, że nie potrzebuję mówić bardzo długo więc tym osobom, że ta Polska to jest dla nas bardzo bliska i że nie możemy zaprzestać ją kochać i musimy być bardzo blisko jej. Cała uroczystość rozgrywała się w historycznej siedzibie merostwa Ville de Lorgues, gdzie napięcie i oczekiwania unosiły się w powietrzu. W tym wyjątkowym miejscu konsul generalny Hubert Czerniuk odebrał honorowy medal miasta, wręczony przez wicemerę panią Francinę Fiorini, działającą w imieniu mera pana Claude Alemagny. Ten symboliczny gest niosący ze sobą wątek współpracy między Polską a Prowansją wprawił zgromadzonych w zachwyt. Kolejny etap obchodów przeniósł się do kina Cine Bleu Lorgues, gdzie uczestnicy festiwalu zgromadzili się, by delektować się magią polskiego kina. Dwie wybitne produkcje dokumentalne, Ma Petite Pologne i Pologne à l'Ers Retours, autorstwa pani Valerie Moulin-Wroblewski, wnieśli widzów w głęboką refleksję nad polsko-francuskimi relacjami. Francuska reżyserka, będąca potomkinią polskich emigrantów, spojrzała w przeszłość, ukazując fascynującą historię tych, którzy w latach 20. ubiegłego wieku licznie osiedlili się we Francji. To wydarzenie przyciągnęło szerokie spektrum uczestników, przedstawicieli Polonii i przyjaciół Polski, mieszkających w Prowansji. Tworząc więzy między kulturami, festiwal stanowił nie tylko hołd dla polskiego filmu, lecz także integralny element obchodów stulecia przybycia Polaków do Francji. Trzeba pamiętać, że w latach 20. ubiegłego wieku do Francji napłynęło około 700 tysięcy Polaków, którzy pracowali w przemyśle górniczym, w przemyśle metalurgicznym, w rolnictwie. I dzisiaj potomkowie tych właśnie dzielnych naszych rodaków, którzy tutaj osiedlili się na terenie Francji. Trzeba pamiętać, że po zakończeniu I wojny światowej bardzo wielu Francuzów, mężczyzn naturalnie, zginęło w czasie wojny i Francja potrzebowała siły roboczej. Natomiast nasi rodacy migrowali, jak to mówimy potocznie, za chlebem. Dzisiaj ich potomkowie chcą oddać cześć swoim przodkom, swoim rodzicom, swoim dziadkom, i będziemy obchodzili cykl wydarzeń, które będą miały na celu upamiętnienie właśnie przybycia naszych rodaków. A takie wieczory jak dzisiaj przybliżają Polskę Francuzom, przybliżają również tak naprawdę współczesną Polskę właśnie potomkom naszych migrantów. I pamiętajmy, że jesteśmy od 2004 w Unii Europejskiej, od roku 2004 w Unii Europejskiej i dzisiaj również te trzecie, czwarte pokolenia naszych rodaków bardzo często migrują i znajdują bardzo dobre życie w Polsce. Także na szczęście stajemy się również autostradą w dwóch kierunkach i to jest piękne w Unii Europejskiej, w Europie, że możemy wymieniać się, że możemy wzbogacać swoje kraje doświadczeniami obywateli francuskich w Polsce, czy Polaków we Francji, czy Niemców w Polsce, czy też Skandynawów w Polsce.
Na tym polega bogactwo Unii Europejskiej, zjednoczeni w różnorodności. Wrażenia pozostawione po tym wydarzeniu wciąż tchną nowym życiem w relacji między narodami, łącząc wspólne dziedzictwo i przyszłość. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.